Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, kolejna konferencja prasowa i kolejne spotkanie z mediami po naszych naradach, podsumowaniach bieżącej sytuacji. Chcemy na bieżąco przekazywać wszystkie informacje, aby Państwo również mieli właściwy ogląd sytuacji. Szanowni Państwo, po tym tygodniu, już mamy przeszło tydzień, sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim jest opanowana. Służby działają na bardzo wysokim poziomie. Mówię tutaj o służbach mundurowych, czyli Straży Pożarnej, Państwowej Ochotniczej, Policji, Wojska, ale również pracowników administracji zespolonej wojewody oraz pracowników urzędu. Oczywiście ta współpraca jest między nami bardzo dobra, ale oczywiście przede wszystkim współpraca między nami a samorządami. Tutaj ta korelacja rozwiązywania tych problemów musi następować właśnie w wyniku tej współpracy i ta współpraca jest przeze mnie po tych paru dniach oceniana bardzo, bardzo wysoko. Szanowni Państwo, odnośnie szczegółów pracy Policji, Wojska czy Straży Pożarnej i poszczególnych osób, którzy znajdują się na konferencji, nie będę przekazywał tych informacji. Zrobią to po prostu tutaj obecne osoby i przedstawiciele tych służb. Chciałbym podkreślić tą dobrą, właściwą postawę samorządów w województwie kujawsko-pomorskim. Przede wszystkim starostów, którzy mają swoje obowiązki związane z zarządzaniem kryzysowym na poszczególnych powiatach, ale przede wszystkim również włodarzy gmin, wójtów i burmistrzów, którzy odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu tych problemów, przekazywaniu informacji i udzielaniu wsparcia mieszkańcom za naszym pośrednictwem czy indywidualnie. Ważna sprawa, dlatego dzisiaj pan inspektor nadzoru budowlanego, położyliśmy bardzo duży nacisk, aby bardzo szybko oszacować straty w budownictwie mieszkaniowym, w gospodarstwach indywidualnych. Jest to w tej chwili rola inspektorów nadzoru budowlanego, o czym powie pan inspektor Sulik. Jest bardzo dużo osób spoza województwa kujawsko-pomorskiego zaangażowanych z innych inspektoratów nadzoru budowlanego z całej Polski. Łącznie 60 zespołów pracuje, dwuosobowych, 120 osób nad tym, aby oszacować jak najszybciej straty w tych dotkniętych powiatach i gminach. Oczywiście szacujemy również straty w zabytkach. Mamy pierwsze dane, 1,5 miliona złotych to uporządkowanie parków. Takie koszty wyliczył konserwator zabytków, ale mówimy, że ta kwota może się zwiększyć oraz około 1,5 miliona złotych. Te wszystkie obiekty, które znajdują się w rejestrze zabytków, to są wstępne dane. Nie są to duże straty w porównaniu z województwem wielkopolskim, ale są to straty i będziemy również chcieli jak najszybciej zabiegać o to, aby one zostały również zwrócone. Szanowni Państwo, 13,7 miliona złotych w tej chwili w województwie kujawsko-pomorskim zostało przeznaczonych na pomoc do 6 tysięcy złotych. Czekamy na pracę inspektorów nadzoru, aby można było również występować o kolejne wsparcie do 20, do 100 na budynki gospodarcze i 200 na budynki mieszkalne, ale to po pracy właśnie tych inspektorów nadzoru, po tych decyzjach MSWiA o uproszczeniu, ułatwieniu, co pozwoliło nam przyspieszyć ten proces szacowania. W przeciwnym razie, gdybyśmy pracowali na podstawie starych dokumentów, ta skala jest taka duża, żeby to był rok 2018, to myślę, że optymalny. Mówimy o 4000 budynków. 17 gmin zawnioskowało do wojewody o powołanie komisji do spraw szacowania strat w rolnictwie. My te 17 komisji powołujemy. Oczekujemy również, zgodnie z zapowiedzią pana ministra Jurgiela, na przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa odnośnie omówienia sytuacji tutaj na miejscu. Tak samo również oczekujemy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy zapowiadają wizytę na ten tydzień. O kolejnej współpracy i pracy będziemy mówić. Szanowni Państwo, jeszcze ostatni tutaj ten element wsparcia, który będziemy kierowali do potrzebujących, to jest kwestia dzieci i rozpoczynającego się roku szkolnego i uczniów. Rzeczywiście kilka jednostek zostało
poszkodowanych, jeżeli chodzi o budynki oświatowe. Tutaj tą pomoc będziemy organizowali, ale przede wszystkim chcemy skierować też pomoc materialną, pomoc finansową do tych dzieci z tych rodzin, które straciły dach nad głową, których domy zostały uszkodzone, tak aby można było również ich wesprzeć. Stosowne rozporządzenie 18 sierpnia zostało wydane, na podstawie którego będzie można wspomóc do 1000 zł maksymalnie na jedno dziecko. 500 lub 1000 zł to jest uzależnione od tej pierwszej pomocy, którą kierujemy, do 6000 zł. Jeżeli decyzja pierwsza jest do 3000 zł na rodzinę, to dane dziecko otrzymuje 500 zł. Jeżeli decyzja jest między 3 a 6000 zł, to dane dziecko z danej rodziny otrzyma jeszcze dodatkowo 1000 zł. Będziemy z panem kuratorem jeszcze w tym tygodniu, myślę, na spotkaniu również z państwem o tym rozmawiać. Ja na razie dziękuję, chętnie odpowiem na każde pytanie. Proszę o kolejne osoby o zabranie. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o działania strażaków w województwie kujawsko-pomorskim, to tak jak mówiłem już na ostatnim spotkaniu, sytuacja jest ustabilizowana, co nie oznacza, że zakończyliśmy działania, bo ubiegłej doby wyjeżdżaliśmy do interwencji około 100 razy. Odbyłem dzisiaj wideokonferencję z podległymi komendantami z 5 powiatów, tych najbardziej dotkniętych nawałnicami, którzy zdawali sprawozdanie, relacje z prowadzonych działań. Tak jak powiedziałem wcześniej, mimo że sytuacja jest stabilna, to poleciłem panom komendantom, aby dokonali jeszcze przeglądu dróg publicznych w kontekście zwisających konarów, gałęzi, które mogą stwarzać jeszcze niebezpieczeństwo dla poruszających się użytkowników dróg, ale również, żeby dokonali takiego przeglądu budynków mieszkalnych, gdyby trzeba było jeszcze mieszkańcom pomóc przekryć budynki plandekami. Przypomnę tylko, że zużyliśmy podczas działań prawie 2000 plandek, które posiadaliśmy we własnych zasobach, ale również w zasobach pana wojewody. Łącznie od momentu wystąpienia nawałnic strażacy w województwie kujawsko-pomorskim interweniowali około 7000 razy. W likwidacji skutków tych nawałnic brało udział ponad 6000 zastępów i ponad 25000 strażaków. Interwencje dotyczyły budynków mieszkalnych i gospodarczych prawie 3000 oraz głównie wiatrołomów. Podczas działań poszkodowanych zostało 8 strażaków, w tym 2 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 6 strażaków ochotniczych straży pożarnych. Prowadziliśmy działania przy użyciu, tak jak mówiłem już to wielokrotnie, użyciu wszystkich sił i środków, które znajdują się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale również posiłkowaliśmy się pomocą z ościennych województw. Uczestniczyły samochody i ratownicy, strażacy z 7 województw naszego kraju, a także szkoły podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Używaliśmy głównie podnośników, agregatów prądotwórczych, dzięki którym mogliśmy zasilać miejsca, które tego wsparcia potrzebowały. Dziękuję również państwu i również odpowiem na każde pytanie. Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, każdego dnia na terenach, przez które przeszła nawałnica, policjanci naszego garnizonu i nie tylko dbają o bezpieczeństwo ludzi, ale też chronimy mienie. W akcji związanej z usuwaniem skutków tej tragedii biorą udział policjanci, tak jak wspomniałem, naszego garnizonu, podległych mi powiatów, ale również otrzymaliśmy wsparcie z kraju. I tak w piątek dotarli do nas policjanci z Wielkopolski, 44 funkcjonariuszy, a dzisiaj dołączą do nas policjanci z Łodzi. Są to również 2 plutony policji, oddziałów policji w Łodzi. Policjanci pełnią służbę na drogach naszego regionu, ale również, tak jak wspomniałem, zabezpieczamy mienie i pełnimy również służbę ze Strażą Leśną. I tu przy okazji chciałbym przypomnieć, że ze względów bezpieczeństwa
W części naszych nadleśnictw obowiązuje zakaz wstępu do lasu. W kwestii przestępczości związanej z sytuacją tej nawałnicy, która nas nawiedziła, to myślę, że mam dobrą informację, ponieważ odnotowaliśmy cztery zdarzenia dotyczące kradzieży drewna, jest to jedno przestępstwo i trzy wykroczenia. Nie odnotowaliśmy przestępstw związanych na przykład z grabieżą mienia osób poszkodowanych. Również jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Komendancie. Teraz głos zabierze szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, Pan Podpułkownik Marek Magowski. Przesuniemy tylko mikrofony do Pana Pułkownika. Szanowni Państwo, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Siły Zbrojne realizują 6 zadań w ramach dwóch wojskowych zgrupowań zadaniowych. Wojskowe zgrupowanie zadaniowe Bydgoszcz i Szubin. Usuwamy skutki nawałnicy w 4 powiatach na terenie 7 gmin. Na chwilę obecną w użyciu mamy 127 żołnierzy oraz 96 jednostek sprzętu. W przypadku konieczności kolejnego wsparcia organów władzy samorządowej na wniosek Pana Wojewody Siły Zbrojne są w gotowości do wydzielania kolejnych sił i środków. Czym się zajmujemy? Odbudowa linii energetycznych, usuwanie wiatrołomów, udrożniamy rzeki, między innymi rzekę Kamionkę, dostarczamy energię, dostarczamy wodę pitną. Robimy to wszystko, na co jest zapotrzebowanie i potrzeba ze strony społeczności lokalnych. Wojsko Polskie jest gotowe do działania. Czekamy na polecenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Pułkowniku. Teraz Pani Dyrektor Dorota Haas, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. Prosimy Pani Dyrektor. Tak jak Pan Wojewoda powiedział, do naszego województwa na zasiłki do 6 tysięcy złotych. Jest to taka pomoc doraźna, pierwsza pomoc na te pierwsze potrzeby. Dotarło ponad 13 milionów 700 tysięcy złotych. Dzięki pracownikom socjalnym, ponieważ ta pomoc jest przyznawana na wniosek bądź też z urzędu. Wymagane jest też przeprowadzenie wywiadu środowiskowego skróconego, niepełnego, ale skróconego i przyznanie tej pomocy w formie decyzji. Do gmin zostało przekazanych ponad 8,5 miliona złotych. Są to kwoty na wniosek gmin, które zgłaszały do wojewody. Pierwsze uruchomienia do gmin trafiły już 14 sierpnia. I kolejne po tej dacie, z uwagi na to, że gminy w pierwszej chwili wnioskowały na przykład o mniejsze kwoty, a w tej chwili potrzebują tych pieniędzy więcej i te pieniądze są na bieżąco uzupełniane. Na dzień dzisiejszy, do tej godziny przed konferencją, służby socjalne, którym też się należą podziękowania, bo one też trafiały do tych osób poszkodowanych, zakwalifikowały 2554 rodziny do pomocy do 6 tysięcy złotych. Wydano 1065 decyzji na kwotę 3 645 tysięcy złotych. Jest to gdzieś około 41% tych potrzeb, które wskazały. Zostało też opublikowane do gmin ze względu na to, że też musimy znać kwoty do 20 tysięcy złotych, te do 100 tysięcy i do 200 zostało skierowane do gmin sprawozdanie, według którego będziemy również gminom środki przydzielali. Na tą pierwszą pomoc, tą taką doraźną, środki są wystarczające. Jeżeli jest taka sytuacja, że należy natychmiast zwiększyć budżet wojewodów, to jest udrożniony kanał z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i zwiększenie budżetu dokładnie odbywa się, proszę Państwa, w tym samym dniu, kiedy wpływa wniosek wojewody. Minister MSWiA przyznaje z rezerwy swojej te środki, a minister finansów w tym samym dniu zwiększa budżet wojewody. Także jest to kanał bardzo udrożniony i środki idą do gmin natychmiastowo. Dziękuję. Dziękujemy Pani Dyrektor. Pan Zbigniew Sulik, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, zabierze teraz głos. Problem z mikrofonem PAP-u, także poczekam jeszcze na Pana Redaktora.
Szanowni Państwo, organy nadzoru budowlanego, zespoły kontrolno-rozpoznawcze rozpoczęły czynności kontrolne od razu 12 sierpnia po uzyskaniu informacji o zdarzeniach, które miały miejsce na zniszczonych terenach naszego województwa. Początkowo własnymi siłami, obecnie mamy tych własnych zespołów 20, tak jak pan wojewoda wspominał, ale dzięki wsparciu administracji rządowej, w tym przede wszystkim pana wojewody i głównego inspektora nadzoru budowlanego, takie wsparcie dodatkowo otrzymaliśmy w ilości 40 dodatkowych zespołów kontrolnych. Początkowo 10, kolejno 20 zespołów kontrolnych, a w tej chwili będziemy mieli następne 10 zespołów kontrolnych. W wyniku współpracy ze służbami, które zostały skierowane do rejonu, gdzie najbardziej jest zniszczony, dotychczas i pomocy oczywiście współpracy samorządów lokalnych, dotychczas udało się skontrolować 2818 obiektów budowlanych, w tym 1300 obiekty mieszkaniowe. Z tego wyłączono z użytkowania w wyniku złego stanu technicznego 286 budynków, w tym 92 niestety budynki mieszkalne. Częściowo, niektóre w całości. To są informacje, które przedstawiłem Państwu na bieżąco. Jeśli Państwo macie jakieś pytania w tym zakresie naszych czynności kontrolno-rozpoznawczych, bardzo proszę, jestem do dyspozycji.